Ciekawa jestem, jak inaczej można ochrzcić i nazwać fanbase Naruczaka, jak nie bandą hipokrytów, która to między innymi czasami uzala się w komentarzach nad tym, że ta zła i okropna Aishi pisze o nich tyle negatywnych komentarzy, a z drugiej strony sami bezpodstawnie wyzywają chłopaka tylko dlatego, bo sobie zrobił makijaż. I powiem tak, ja sobie zdaję sprawę z tego oczywiście, że to głównie faceci po nim jadą, ale dziewczyny zamiast na to zareagować i jakoś opierdzielić te gnidy za to, jak jadą po tym chłopaku, mają na to wywalone. I to za zbieg okoliczności, z tego widziałam, Aishi jako jedyna odpowiadała na komentarze tych ludzi, które bezcelnie atakowały tego chłopaka. Cóż, czy zbieg nagle wychodziły na to, że ostatecznie i tak Aishi jest najbardziej tolerancyjną osobą na tym kanale? Chyba tak. Ale dobra, przejrzyjmy sobie dokładnie komentarze fanów Naruczaka, którzy to oczywiście podają się za takich wielce tolerancyjnych, no a później odwalają takie, a nie inne akcje. Proszę bardzo. Obrzydliwe mędy. Nigdy bym pracy nie dała takim mędom. Tak? Naprawdę? Justyna. A może tak zamiast oceniać innych? Spójrz na siebie, bo ja osobiście myślę, że co niektóre osoby mogłyby cię sporo zarzucić, biorąc pod uwagę to, co w tym momencie napisałaś. W ogóle to wiecie, jaka tutaj była afera w tym odcinku, a to oglądałem specjalnie, żeby wiedzieć, o co chodzi. A mianowicie, w tym odcinku Kochanek Rewolucji była taka afera, że szefowa była strasznie leniwa i praktycznie jej się w ogóle nic nie chciało. Pracownicy z kolei z tego powodu na nią narzekali, że przez szefową, no mieli oni ogólnie problem też, żeby to miejsce jakoś utrzymać, żeby ta restauracja jakoś dobrze działała. Właśnie przez szefową, która była strasznie leniwa i nie pozwalała sobie zarzucić jakiejkolwiek krytyki. I o to was się posło. I sam fakt, że połowa fanbase Naruczaka ma celność nazywać tych pracowników tymi złymi, że niby oni są ci źli, świadczy tylko o tym, jak ten fanbase jest toksyczny. No to ma być od Aishi. Ja nigdy bym pracy nie dała tobie. No, Aishi... popieram w 100%. Gdybym prowadziła jakąś, powiedzmy, firmę, to też bym mnie na pewno nie zatrudniła, gdyby do mnie przysła. Nie ma takiej opcji. Mam 3 maltańczyki i mam w planach, żeby sobie kupić koszulkę z maltańczykiem z twojego sklepu, bo ja też kocham pieski. Tak, bo jest Naruciak założył sklep o nazwie Kocham Pieski i organizuje pewne konkursy, w których to widzowie Naruciaka, fanbase Naruciaka ma na celu wykorzystywać bezcelnie swoje psy, żeby w ten sposób dostać koszulkę albo za darmo, albo za pół darmo. Sobie to Naruciak takie konkursy urządza dla swoich widzów, co ciekawe. Tych kelnerów to w pierwszej kolejności bym zwolnił. Tak, zwolniłbyś ludzi, którzy krytykują ciebie za to, że jesteś leniem, któremu się nie chce pracować i któremu się nie chce przyłożyć do tego, żeby jego restauracja dobrze działała. No, oczywiście. Wspominałam może coś o tym, że fanbase Naruczaka nie potrafi również przyjmować jakiejkolwiek krytyki? Chyba nie, więc teraz o tym wspomnę. Nie potrafią przyjmować jakiejkolwiek krytyki. Pięć kobiet i jedno nie wiadomo co i on posprzątać nie mogą masakra. Jedno nie wiadomo co. I rzekomo fanbase Naruczaka jest tolerancyjny, tak? Jest tego pamiętam chyba nawet Naruczak się chwalił w jednym filmie, że on ma takich wspaniałych widzów, takich wspaniałych, empatycznych widzów. I tolerancyjnych. Pytam się, gdzie jest ta tolerancja? Gdzie jest ta tolerancja? Pytam się, gdzie to jest. Bo ja tutaj tylko i wyłącznie widzę samą nienawiść. Same zawzięcie się na chłopaka tylko dlatego, bo sobie makijaż zrobił. I samo sadzenie nienawiści. Ale ja tylko wspomnę, że to fajnie Naruczaka. Gdy zastanawiam się takie tematy, mają celność najwięcej pierdolić o tym, jakie to sezenie nienawiści jest złe, a sami co robią w tym momencie? Sezon nienawiść, hipokryci. Czyli co? Fani Naruczaka.
Jak jakaś grubaska jest ofiarą znaczenia w szkole, to wtedy to jest wielce złe. Ale jak wy sobie wyzywać chłopaka, bo sobie zrobi makijaż, to nagle to jest okej, tak? Za hipokryzji. Nawet fajna ta Paweł. Zdajcie sobie sprawę z tego, że on się nawet nie czuje kobietą, tylko on po prostu lubi się malować i tyle. On się nie czuje kobietą, tylko lubi się malować i tyle w temacie. Tyle w temacie. Tylko się lubi malować. To nawet nie jest kwestia tego, że sam się czuje kobietą. Tylko się malować lubi. A on tutaj pisze do niego w taki sposób, jakby się czuł kobietą, gdy tak naprawdę cała tematyka tego odcinka nie polegała na tym, że Paweł się czuje kobietą. Proszę bardzo. Mamy kolejnego zjeba. Jakby tu opisać potwora, żeby nie wysłał na hejt? Zykam dziadostwem takim jak Paweł. To już nie jest Paweł, tylko coś. Wolność ma swoje granice. Rozumiecie? Wolność ma swoje granice. Rozumiecie, faceci? Nie macie prawa się malować. Bo to jest przekroczenie granic wolności. Oczywiście, dziewczyna ma prawo nosić koszulkę, ma prawo nosić spodnie, ma prawo mieć krótkie włosy, ma prawo ubierać się jak facet, ale jak facet się maluje, to nie, to jest wielce złe, to trzeba tępić, to jest przekraczanie praw człowieka. Dosłownie on w tym momencie to opisuje w taki sposób, jakby ten Paweł kogoś zabił. I wy mi się dziwicie, że wami gardzę i uważam was za toksyczne osoby. Właśnie mi udowodniliście, że mam rację. No, Aisi, lepiej tego ująć się nie da. Opisuję tylko zaprzeczenie kobiecości, męskości i człowieczeństwa naraz. Tfu! Sasa? Wiesz czym ty jesteś? Ty jesteś zaprzeczeniem empatii. To faki na Rociaka są zapraszani kobiecości, ci nie są w ogóle kobiece, ich się cakiaj. Bardzo dobrze powiedziane. Po pierwsze, gdyby to się podobał, to byś go broniła, a nie obchodzić to, że jest atakowany przez innych facetów w komentarzach. Tak samo jak Noruczeka to nie obchodzi, a ma celność wypowiadać o empatii. Po drugie, fanki Noruczeka to głównie same chłopcyce, które się nie malują, nie dbają o swój wygląd, nie noszą ani skinek, ani spilek. Dobrze powiedziane. Po pierwsze, to nie będę się kłócić z jakimiś chłopcykami w komentarzach, którzy udają facetów i obrażają ludzi, bo i tak nie zmienia ich zdania. Tacy ludzie nie zmieniają swoich poglądów. Wiesz co, gdybyś przynajmniej zaczęła zareagować na to, jak traktują tego Pawła, to przynajmniej wysłabyś na osobę bardziej empatyczną. A tak to sobie możesz tak tłumaczyć, to, że nie reagujesz na to. Możesz sobie tak tłumaczyć. A i tak równie dobrze Aisi ci w to może nie uwierzyć i w sumie to jej się nie dziwię się jej, jeśli ci ona w to nie uwierzy. A po drugie, weź ty się ogarnij i przestań jeździć po innych ludziach, bo wyglądają jak chłopcy. Patrzcie w ogóle, jaka to jest kurwa hipokryzja. Dopiero co mówi, dopiero co napisała, nie? Że nie będzie kłócić się z tamtymi ludźmi, ponieważ nie zmieni ich poglądów. A teraz kurwa, kłócić się z Aisi, że ta nazywają chłopcycą. Wiesz co, idąc twoim tokiem rozumowania, Aisi również nie zmieni swoich poglądów. Więc dlaczego ty w ogóle próbujesz z nią dyskutować? Sama broni z chłopaka, który wygląda dziewczęco i nie obraza go, wygląda zajebiście, jak hejtuje z laski, które wyglądają jak chłopaki. Może dlatego ona je hejtuje, ponieważ one atakują tego chłopaka. Ona po prostu uważa, że chłopcy to hipokrytki i się wcale jej nie dziwię. Bo pokazujecie, że jesteście hipokrytkami. Gdzie tu logika? No właśnie, gdzie tu logika? Wy macie problem z chłopakiem, bo się pomalował, a same ubieracie się jak faceci. Gdzie tu jest logika w takim razie? Wyraźnie masz jakiś kompleks, który jest ogromny. Ta, powiedziała, kurwa, fanka Naruczaka. Podajesz się za dziewczynę, a się nie zachowujesz jak jedna. A jak się niby dziewczyna zachowuje jak ty? Dziewczyny się wspierają, a nie jadą po sobie, jak ty to robisz. Kurwa, teraz jej jeszcze będzie pierdoliła o tym, że dziewczyny się wspierają. Tak, dziewczyny się wspierają, kurwa, dziewczyny. Dziewczyny jak Bloom, dziewczyny jak Leila, a nie dziewczyki jak Max. Dziewczyki jak Max to, kurwa, tylko i wyłącznie oceniają wszystkich dookoła i tepiał każdego, kto jest od nich inny.
bo gdzieś się nie podoba, to laska od razu widać, że ma kompleksy wyglądania. Wiesz co? Wiesz co ja ci powiem? A jeśli ma kompleksy rzekomo, a to ona ma rzekomo kompleksy, a ty w tym momencie wspierdalasz się do tego, że ona ma takie nastawienie do chłopców. Masz wyjebane na to, że tamci wyzywają Pawła, no bo jak sama twierdzisz, nie zmienić ich poglądów. Ale a jeśli cię już z kolei będzie wspierdalać o to, że ona wypowiada się negatywnie o chłopcach, co to w takim razie jest, jak nie hipokryzja w twoim wykonaniu? No. No, to jest właśnie fanbase Naruczeka. Cały fanbase Naruczeka. Okej, widzę, że niektórzy wypowiadają się o dziwo pozytywnie na temat tego Pawła, ale zwróćcie uwagę na to, że jednak większość tych komentarzy to jest sam hejt w jego stronę. Dlaczego na miniaturce jest Pawła? Chyba po to, żeby sprowokować takie zjeby jak ty, żebyście go wyzwali. Tak mi się wydaje. Chyba po to jest ta miniaturka. Nie dziwię się, że ludzie omijają to miejsce, ten typ robi swoje. Jakie to są kurwa zjeby, nie? Robi swoje. Idą z tym tokiem myślenia, ludzie też powinni omijać miejsce, dlatego, bo tam jakaś kołoptyta pracuje. Kołoptyty są obrzydliwe. Ja bym teraz omijał każdy restaurację, w którym pracują kołoptyta. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest kurwa ich tok myślenia. Za co? Za facet ma kurwa być męski. No to jak facet ma być męski, to dziewczyna ma kurwa ubierać kobiecą. No. A tak na serio, to każdy powinien mieć prawo ubierać jak chce. No ale skoro oni kurwa nie potrafią zrozumieć tego, że facet ma prawo się malować, no to w takim razie nie dziwię się wcale, a jeśli z ona pisze między innymi takie komdazo o chłopcach, no. Nie dziwię się wcale. Skąd się biorą te wynalazki? A ja bym chciała wiedzieć, skąd się biorą takie zjeby jak ty, Erycek. Adam wybitnie uwziął się dziś na pracowników. Wiesz, dlaczego on się uwziął na pracowników? A nie na szefową? Dlatego, bo gość jest toksyczny. Gość jest toksyczny, gość nie potrafi być po właściwej stronie, gość zawsze z reguły bronią osoby, które są toksyczne. Dlatego was nie był po stronie szefowej, która jest toksyczna. Nie mając samych konkretnych zarzutów, kurwa, ja pierdolę, ty piara jest leniwa, ty piara nic nie robi ze swoją restauracją, nie potrafi przyjmować żadnej krytyki, a wy pierdolicie ze bez żadnych konkretnych zarzutów. Się zapiali tej safowej. Zresztą to jest kurwa wypis wymaluj to samo co Black is Trend. Obrażanie Chloe przez właśnie takie zjeby jak oni, a bronienie Max, która jest toksyczna. To jest kurwa to samo. Za przeproszeniem. Za dużo przekleństw, a za dużo to niezdrowo. Nie no, ja tego nie potrafię czytać, bo mnie szlakia zatrafi od stanie tych komentarzy. Zaprawdę, ci ludzie są obrzydliwi. Patrzcie, nie poznaję kogo mówić, tylko została pewnie sota, bo... Wiesz dlaczego byś tak zrobiła? Ponieważ jesteś pizdą jesteś pizdą, która nie potrafi walczyć o siebie. Tylko zamiast tego jesteś uległa wobec innych i jako uległa dziewczynka służy z innym. Jest masz celność wymagać tego od innych. Proszę bardzo, znalazła się. Maxim 2.0 dosłownie, to jest Maxim 2.0. Ta Anecka. Kurwa, ja pierdolę, faki Naruczaka. No właśnie, to są faki Naruczaka, proszę bardzo. Oceniamy wszystkich dookoła, przypierdalamy się do każdego, kto jest inny od nas, a potem wielki ból dupy, wielkie zdziwienie, że Aisi nas obraza. Bada hipokrytek. Tragedia. Smalkure się wypowiadają i podsmiechują. Po cholery tam pracują. Jak tak wszystko wiedzą i potrafią, to niech otwierają własną restaurację. Masakra.
Ej, wiecie co, gdyby każdy miał takie nastawienie, nie? To szefowie by później myśleli, że mogliby się zachowywać tak samo toksycznie jak ta typiara. I wtedy właśnie żadne restauracje by nie stała w miejscu, bo nikt by tam nie chciał w ogóle pracować. Dla takich właśnie szefów. To jest tylko pokazanie tego, jak faki na Roczeka mają toksyczne i złe poglądy. I to powiedziała dziewczyna, która mieszka z rodzicami, jest od nich zależna. Kto jest niby tą dziewczyną? Ona ma na myśli ciebie. Ma na myśli ciebie i biorąc pod uwagę to, jaki masz vibe, jak od ciebie od razu śmierdzi toksycznością, to nie zdziwię się, jeśli Aś trafiła w dziesiątkę w tym momencie. Czemu ten typ zebrał się za Pawę? To jest to nie kabaret, o co chodzi? No, dobrze powiedziane. Aisi. Szkoda, że w tej restauracji pracują same dziewczyny XD. Rozumiecie, tak? Według tego zjeba szefowa to jest dziewczyna, mimo tego, że jest ta totalnie bzydka i nie jest w ogóle kobieca. Ale wiecie, Paweł to już z kolei uznajemy go za dziewczynę, bo się pomalował. O ja. Co za ludzie. Co za hipokryci. Jak gdybym spotkał Pawła, bym uciekł z tej restauracji tak prędko, jak wszedłem i twierdziłbym, że ta restauracja jest nawiedzona. Podobne mam wrażenie, ciekawe czy to Paweł czy Pawlista. Ja tylko wam wspomnę, że gdy Naruciak nagra kolejny odcinek, to on nic nie wspomni na temat tych komentarzy. Będzie miał na to wyjebane. Wyjebane będzie miał na to. Nie zwróci na to jakiejkolwiek uwagi. Go nie obchodzi to, że jego widzowie to jest spierdolona kurwa zgraja ludzi, która nie ma jakiejkolwiek empatii wobec tego facta. Która tego facta bezczelnie, chamsko wyzywa, go to nie obchodzi. Dla niego liczą się tylko i wyłącznie pieniądze i zyski. I wyświetlenia. Wow, jedyna normalna osoba w tej toksyczności. Mikołaj, brawo ty. Co to za pipki? To jest kelner czy kelnerki? Wiecie co? To już nawet nie ma sensu tego komentować, bo to naprawdę szkoda nerwów w sumie. Szkoda naprawdę nerwów. Zrób jakiejś lojalności. Kurwa, jakiej lojalności. Oni mają sens o lojalności się wypowiadać. Tak, bo wiesz, nie można być lojalnym wobec kogoś, kto ciebie wykorzystuje. Ja już widzę, jak on w Red Dead 2 był zły na Artura, dlatego, bo był nielojalny wobec data, które mu odwaliło. Dobra, nie, kończymy to. Kończymy ten cyrk, bo to naprawdę... Co za dużo, to niezdrowo. Ja tylko chciałem na tylko taki odcinek jest co zrobić, który to ma tutaj pokazać toksyczność fanów Naruciaka. A niech tylko naprawdę jest to, oni raz spróbują się pozalić na to, że ta zła Aisi ich wyzywa. Ta zła Aisi ma pełne prawo mieć takie nastawienie wobec nich, biorąc pod uwagę to, jak oni są naprawdę, tutaj pokazali, kim są naprawdę. I nie kurz, oni nigdy kurwa cokolwiek nie pierdolą empatii, ponieważ oni z empatią mają tyle wspólnego, co waki Naruciaka z sukienkami, tak po prawdzie. Więc to jest po prostu jedna wielka tragedia. Nie pozdrawiam tych ludzi, naprawdę, niech ci ludzie się trzymają z daleka od mojego kanału. Ja w tym momencie kończę, to jest na tyle. Bywajcie.